Metal! I oczywiście witamy Was na kolejnej części Live'a z The Sims 1. Bigos dalej nie odnalazł młotki. Dzisiejsza część pod tytułem Gdzie jesteś? Bo Bigos jest. Szukał mnie już w każdym mieście. Teraz w dziurce. Teraz w dziurce. No w sumie tak na dobrą sprawę w centrum byłeś. Na sterówce byłeś, teraz jesteś w dziurce i już nie zostało żadnego więcej miejsca do odwiedzenia, żeby mnie szukać, także już wszędzie mnie szukałeś, w każdym mieście. Młotka się zakopała i koniec, nie ma. O tak, czaty oczywiście też witają YouTube i lecimy. Dobra. Chcemy oczywiście do krypty. Tak, chcemy do krypty. Tam młotka na pewno jest, bo ostatnio tak na quizie zdecydowała. Tak, na pewno jestem w krypcie. Patrz, jak wyskoczyłeś w ogóle w piżamie najlepiej, nie? Bigos, wejście smoka. I uwaga, jest tu Shina, jest tu Zwak i jest tu Minerva. Siema, Minervo. Pomachaj. Moja postać w jednej z gier RPG miała na imię Minerva. RPG. Właściwie to my RPG. W sumie o, RPG. Jakiś ksiądz nawet przyszedł, a młotki nie ma. Łysy znowu jest. No wiesz, no, Nowak ma wszędzie parcie, nie? Jak się spawnują w ogóle? Widzę. Co, czekaj. Uściśnij dłoń. Co to za jakiś vice? Jak on wygląda, nie? Highlight jeszcze jest. O, szpon jakiś jest. Mamuśka oczywiście też parcie na szkło, a młotki nie ma. Zakonnica no, też przyszła. Co ty zrobiłaś? Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem. No śpiewaj, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Szukałeś mnie już w każdym mieście. Tak, młotka na pewno flirtuje z Mrocznym i ja uwielbiam w ogóle tego gifa, zwłaszcza jak ta kosa mi się podnosi. O kurde, ale co, jest cmentarz. Jest cmentarz i studnia. Wypowiedz życzenie, to będzie dobre. Może wyjść ta z tej studni, jak ona się tam nazywała. Może młotka wyjdzie ze studni, może ja po prostu tak zapiłam, że do studni wpadłam i mnie nie ma, no. Na tej parcerii można kupić smocze jaja u wampirzycy. Patrz, Kościlda! Siema, Kościlda! Szkoda, że spłonęłaś u nas. No. Młotka, to kupujemy jajko. O, proszę, mamy kolejnego dzielnego legionistę. Konrad, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oczywiście złoty lejm młotawski dla ciebie, platynowa lama, młotki chaosu i zniszczenia, pierd destrukcji, używaj go mądrze oraz pecz do poganiania młotki i nie tylko młotki. O, i witamy w rodzinie subskrybentów. Otóż to. Gienia nawet przyszła. Ty, bo ty wypowiedziałeś życzenie i co z tego życzenia? Chyba hajsy jakieś poleciały, nie? No tak, wrzuciłeś do studni hajsy. Aha! No. I co? No to super. Żebym znalazł w końcu młotkę. No i w dupie, nie ma. Aha, jeszcze poleciały, o krypta, czekaj. Bo ja możesz popodziwiać krypta. Co tam się dzieje? O. Patrzaj na czary. Jakie tutaj magiczne robi i faraony są. Patrz, ale to tak jak w trójeczce w sumie, w tym dodatku, co były te występy na scenie. W ogóle jaką ma teksturę na tym kombinezonie. Pokaż sztuczkę, pokaż Bigos sztuczkę. Magiczną grobowiec mumii, pokaż sztuczkę Bigos. O, ja pokażę mumię. Pokaż nam sztuczkę, Harry Potter. Ja pokażę mumię tutaj. Proszę bardzo. Bigos nie ma na rachunki, ale kasę do studni wrzuci, nie? O, się czepiacie. Widzicie, teraz występuje jako człowiek mumia. O, patrz, masz widownię nawet. Genia przyszła na ciebie patrzać. A, genia. Pokus, pokus, czary mary, mumia z pieprza i po browary. Nie ma. Ani browara, ani mumii. No, super. Jeśli tam, w ogóle wejdź tam do środka szukając tej mumii i tam się w ogóle zatnij, nie? No, ale mi życzysz. Ej, ale patrz, jakie tam są kajdanki. Czy ty... No, to tak tam się wiesz, jak u nas w sypialni. O? Logika wskazuje, że lepiej nauczyć się coś zanim coś zrobić, czy jakoś, tak? Spróbujmy przeczytać to. Spróbujmy przeczytać to poprawnie. Logika wskazuje, że lepiej nauczyć się, jak coś zrobić, zanim spróbuje się to zrobić przed publicznością. Może przydałoby się nieco poćwiczyć twoją zdolność logiki. No, no i nie umiesz. Tutaj to ty piszą, że trzeba mieć logikę wykoksaną. Ale dostałeś pienyć. O, tutaj piszą, że Bigos nawet w trumnie młotki szukał, a tam nie ma. Ty!
Dzień dobry, pan! Wymienia się, ja już wiem, co mógłbyś się z nią powymieniać. O la la! Kup smocze smakołyki. Kup smocze smakołyki, ale ty wymieniaj się. Bo może pewnie coś trzeba przynieść na to smocze jajo, a my nic nie mamy. Po kacyce! Bo nie da się bliżej! Czy live będzie całą noc? O, tak. No, na pewno. O. Dzień dobry, koleżanko. Pewnie jesteś tu pierwszy raz, ale my magiczni sprzedawcy staramy się zbytnio nie zadawać z niemagicznymi ludźmi. Czyli jednym słowem spadaj pachole, mugolu jeden. Wiesz, to źle działa na mój interes, który noszę w spodniach. Może porozmawiasz z tamtym człowiekiem w różowym płaszczu, on sprzedaje magiczne różdżki. Ja już swoją mam w spodniach znowu. Hehe, jestem taka śmieszna. Patrz, jak cię wzgardziła tobą. To kup sobie chociaż smakuj. Ale różowy płaszczyk i różdżka, nie? No, dobrze to wróży, nie? No. Może będzie chciał, żebyś mu powróżył z tej różdżki. Kto wie, kto wie. A. Siema, Udi. Dzień dobry. Konrad, ja ci nie mogę dzisiaj afterka obiecać. Patrz, dostałeś piątaka od niej. A. Nie, chyba jej zapłaciłeś piątaka. Aha, no to super. Chcesz się z nią wymieniać, ale ona ci zaraz nawrzuca, albo cię użre, zobaczysz. Młodzi to niepokojące, że masz różdżkę w spodniach. Jeśli zdobędziesz trochę pszczelego wosku, mogę w zamian zaproponować ci czosnek. Ale skoro go nie masz, to po co w ogóle zawracasz mi głowę? Bardzo miła ta wampirzyca. Jak ze zmierzchu, słuchaj. No. O, i pojawia się tu dynia, czyli dynia weszła z tym ostatnim dodatkiem, jednak. Jednak. Ty, jest jakaś kolejka, którą można pojeździć. Chodź, pojeździmy kolejką. Ja chcę kolejkę. Za 20? Ale popatrz, 20? Bo 20, ale tu popatrz, Simsy 1, za wszystko trzeba płacić. Nawet za to, że pierdniesz na NPC-a, nie? Po prostu wszystko, no. Wszystko kosztuje. A ciebie i tu jest jakaś Casey, i jest jakaś Highlight, i jest jakiś Laboros, ale młotki nie ma. Śpiewaj, no Bigos! Co tu się dzieje? Tu są jakieś w ogóle trupy, patrz. Jak to szło? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Szukałem ciebie w każdym mieście. Ale po prostu zawrotna prędkość! Aż nietoperze poleciały. A bo rozumiem, że jak ona musi najpierw skończyć, żebyś ty mógł w ogóle pojechać. A nie, popatrz, bo ona musi wyjechać stąd. Damy na ciebie kamerkę. Patrz, to lepiej działa niż w Simsach 3, co zaszło z całym pakietem za milion pieniędzy. I jedzie Bigos! I w tej piżamie, nie? Może to byś to po prostu śni, że ty tam jesteś. Nie, no słuchaj, ja zawsze w piżamie poparto. W ogóle wiesz, ty ledwo się tam poruszasz do przodu, a ten macha rękami, uhu, w ogóle, super się dzieje, nie? Energy 2000. Rzeczywiście tu kamera lepiej działa niż w trójce. Tak, tutaj jeszcze w The Sims 1 kolejki się nie zacinają, w The Sims 3 co innego. Patrz, ale tutaj wywijasy, w ogóle popatrz, jak ty się świetnie bawisz, nie? Najlepsza jazda w twoim życiu. Nawet po koksie takiej nie miałeś. Patrz, jakie czaszony tutaj leżą w ogóle. Ale długa jest ta kolejka. No. Odkrywamy The Sims 1 20 lat później na nowo, nie? Ale tam się tor kończy. Czy dodam cię do złotych cytatów młoteczki? Ja chyba nie mam takiej siły sprawczej, natomiast jeżeli jest ktoś z adminów złotych cytatów, to bardzo proszę, to dodawajcie osoby, które się zgodziły, znaczy zgłosiły. Tutaj chat się pyta, czy na pewno wprowadziłaś młotkę na do pewno tego. Wprowadziłam młotkę, no. I ta gilotyna tam, nie? Gdzie masz jest gilotyna. Ty, popatrz. Dobra, i minigolf. Jak przegrasz golfa, upierdalają ci głowę. O, ale możesz sobie żurek kupić. Żurek, nam, nam, nam. Zjedz sobie żurek, jesteś głodny. Jesteś biedny, ale kupię ci wszystko dzisiaj. Bo nie ma młotki, to nie musisz na randki wydawać. Wszystko, czego dziś chcę. Nie pamiętam dalej melodii i tekstu, ale więc nie pamiętam. Ja też nie. Ale wiem, że tam jest do nieba. No, zawieź mnie wprost. Do nieba.
proszę, wcinaj żurek i idziemy szukać na innym, na innej parceli. Z czego on robi ten żurek? Aha! Przepraszam, skąd on wyjął to wiadro? Olejcie samice, grajcie w smoka. Właśnie skąd wziąć tego smoka? Bo tutaj podobno tej parceli da się go kupić. Tam jakieś takie czary trzeba, czy coś. Na następnego live'a ogarnę i na następnego live'a kupimy smoka. Dobra, ale bo on ci kazał jakiegoś gościa w różowym płaszczu z różdżką na wierzchu szukać. Nie chcę szukać gościa Astrumina, Lilith. Szatanisty wszędzie łażą, kurde mać. No. O, jest tajemniczy gość. Kup magiczną różdżkę, spytaj o magiczne pojemniki, coiny magiczni sprzedaż. Dobra. Tam były pojedynki, ja przeczytam pojemniki, no bo wino wypiłam, no co ja na to poradzę? Tak się nie zatrzymam. O, najlepsze lajbełki tylko u Moci. No wiadomo, proszę was. U wampirzycy można kupić, ale, ona chce smok, znaczy nie chce smoka, tylko ona chce wosku za smoka. Aha, bo ty nie możesz do niego podejść, bo on gdzieś polas. A, to w dupie jeża, idziemy do dziurki. Inne miejsce. Do dziurki może młotka będzie gdzie indziej. O, i znowu gater chodzi, parcie na szkło, ale młotki nie ma. Teraz chodźmy na raj klaunów. Ja muszę być w raju klaunów. Czekaj. Zimnego wiatru, nie, ciepły wiatr to bym była ja, więc raj klaunów. Jest portfel Bigosa. Dobrze się dzieje z Bigosowym portfelem, co wy chcecie? Nie wiem, ja nigdy dobrze nie wychodzę, jak młotka każe cokolwiek robić mi w Simsach. Kiedyś miałem dużo pieniędzy, miałem rodzinę i młotka kazała mi pokazać wakacje. Wróciłem biedny. Ale przynajmniej byłeś na wakacjach. Przynajmniej byłem na wakacjach. Sprzedawca cukierków. Kto tu łazi? Do smoka nie potrzeba magii, tylko magimonów. I trzeba kupić u tej wampirzycy wilki, ale jeśli nie masz odpowiedniej ilości pieniędzy, to ci nawet nie wyświetli. Ktoś tutaj węże zaklina. Ja też potrafię całkiem nieźle węże zaklinać. O, no to pokaż. Pokażę ci po live'ie. O. Tajemniczy gość. Kup magiczną różdżkę. Możesz kupić tą magiczną różdżkę u magicznego ale gościa? Ale różdżka jest niepotrzebna. Niepotrzebna, 50 dolarów. A to czemu niepotrzebna? To po co jest? Bo my mamy różdżka. A no tak. Co to jest? Lansom. To chociaż weź się wylej w klopie. Chociaż skorzystajmy z tego, że tu jesteśmy, co? Klaun i jest wata cukrowa. I to ci kupię watę cukrową. Mi watę cukrową. I Majka tutaj jest, ale młotki nie ma. Tutaj na czacie mi piszą, że różdżka jest za darmo w domu. No właśnie, no i wszystko jasne. Młotka, przyznaj się, nie wprowadziła swojej simki na świat. No przyszłam ją tutaj, no. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Ty patrz, jaki ksiądz czarny. Mhm. Przyszedł, wiesz, zbierać czarownicę do palenia. Węgiel do kominka mu się skończył. Jezusze. Gdzie jesteś? Korzystaj gdzie z tego, jesteś? Że ty tak. Szukałem młotki w każdym mieście. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty? Ty. Sisi pisze, że skorzystaj z tego, że to jest za darmo. No, no chociaż tyle. Ty to kosztowało 50? Nie, 5, już myślałam. Magimony możecie zarabiać na tych scenach. Na scenach w kolorowych miejscach potrzebna jest technika, a na mrocznych miejscach scenach potrzebna jest logika. Czekaj, ty masz jakąś techniki. Masz jeden techniki, to chyba nie za bardzo, nie? Techniki, ale masz rurę do tańczenia, a nie to jakaś magiczna fasola. To jest ta fasola i jak się. O, czekaj. O, to ty czytaj donate'a. Ja nie widzę. A dobrze. Sevia 515, za to, że po prostu jesteś. Dziękuję ślicznie, buzi dla ciebie. Mua. I oczywiście, gdyby był złoty kebab, to bym ci złoty kebab wkleił, albo chociaż zwykły kebab, albo kebab miłości, ale za to jest różowy młotek. Tak, dokładnie. No i ja kończę o fasoli. Jak się spina na tą fasolę, to jest producent taki wielki, sobie leży. No proszę. Tutaj czaty proponują, żebyśmy wrócili cię do domu i żebyśmy się przełączyli na młotkę. I żebyśmy poszukali młotką ciebie. O, to jest bardzo dobry pomysł. A smoka można kupić za 49 magimonów. Czy jak to się tam czyta? Magimony, no. Dobrze.
dobrze. To Bigos, Bigos, ty jesteś, wiesz co, to może kasa pożyczkowa, tak, wiesz, jeszcze przyszedł ten... To słuchaj, to ja szybko ucieknę, zanim przyjdzie komornik, szybko, nie? Uciekaj, ale uciekaj, bo uciekaj. A to nie muszę ci naładować tutaj do zielonego? Żebyś ty wiecznie nieszczęśliwy nie chodził. No dobra. Otoczenie, tak chcę zapisać gadasz. Grę. Damy radę. Jak Bigosowi źle w życiu. Dobrze mu jest! Fajnie! No bo bez ciebie. Gdzieś jest. Ale masz hełm. Sam masz hełm. Proszę jak bardzo. Jak sam by te laski. I patrzaj jak jest fajnie. I tutaj sobie żyję i widzisz i jestem. Gdzie ja mam cię szukać? Ja oczywiście do roboty, nie? No jak zwykle. W Simsach jeden tylko robota i robota. Druid, zaklinacz, jeżeli możesz, to wyślij mi linka tego z wygrywaniem w Simsach na mój fanpage, albo na Uchu Sims, albo na młotki fanpage. To sobie zapiszemy i ten. I na następnego live'a się przygotujemy dzięki tobie. I dziękujemy oczywiście. Tutaj ktoś pisze, że Bigos jeszcze trochę będzie tak nieszczęśliwy, że sam sobie dobrze zrobi. No! Aha! O, to ten domek, w którym był ten live w Simsu, gdzie ciągle dostawaliście rachunki. W sumie to niewiele się zmieniło. Ty, ja mam pomysł, słuchaj. To ty się wprowadzisz do mnie i unikniemy tych rachunków, co ty je masz. Tak. To jest, kurde, plan. Tak, tak zrobimy. Po prostu sprzedasz absolutnie wszystko i się wprowadzisz do mnie i tak będzie fajnie. Zobaczysz. O, super. Czemu teraz instalowało się miasto z randki? Nie mam bladego pojęcia. To są Simsy, to z EA. Wyzywa wszystko. Bo randka, bo my. Tak, czekaj, bo to trzeba przewinąć. Właśnie, to gdzie ja mam cię teraz szukać? Może ja wskoczę do dziurki i ty będziesz ten. Dzisiaj jestem Illuminati. Ale masz ładnego strojaka. No bo to jest moja, ten, to jest moje ubranko do kariery. Bo ja jestem Illuminati jestem teraz. Ale włosy dalej masz jak z Abby. Dancing Queen po prostu. W końcu wróciłam z zagrobu. To w sumie. Dziura w ziemi, skok do tej dziury, tak, chcę wskoczyć. I ta teraz muzyka. Ja cię szukam. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj cię ostatnio widziałam, tak? Czy idziemy tutaj, bo tam jeszcze nie było nas tutaj. O tu. Tam gdzie nas nie było, dawaj. Chyba, że Dolina Serry. Nie, dobra, na idziemy tu. Lasu. Młotka na Starówce, piękne... bo jest za darmo i sąsiedztwo. Właśnie byliśmy tam, kurde, i nie było simów z sąsiedztwa. Nie wiedzieć czemu. Tylko jakieś nigdzie... lamusy się tam turlały. Młotkę trzeba było wyciągnąć z chaty, bo widzicie, na bogato to nigdzie nie wychodzi, nie? Czekaj, pokażę im moją zręczną dłoń. Może ci moją zręczną dłonią też przyciągnę do siebie. Tutaj jakaś pani, popatrz, robi jakieś kurde rzeczy magiczne. Asystentka Wanda. O bogowie, będą ją kroić. Wanda, co nie chciała Niemca. No i widzisz, jak skończyła? No i widzisz, i to są Simsy 1 i ten Sim na pewno tam umarł. Nie, jednak nie. Popatrz, jakie czary tutaj robią. Ręka jest szybsza od oka, ale logika wskazuje, że musisz się jeszcze trochę poćwiczyć. No moja ręka jest na pewno szybsza od oka. No i popatrz, jak się tam udało im ślicznie. A my no tak nie Bigos umimy. Bardziej potrzebuje dziurki. Natasza nawet jakaś przyszła. Ty, ta Natasza jest taka niczego sobie, popatrz. Natasza Urbańska. Ale ja cały czas szukam Bigosa. Bigos, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No i nie macie, no Bigos! Przed chwilą była moja wina, że młotki nie ma, a teraz jest moja wina, że mnie nie ma. Tak. Dokładnie, tak jest. Zawsze twoja wina. No i nie ma Bigoseła, no nie ma no. Jest jakiś Brad, jest jakaś Fate, jest kolejny jakiś kurde ksiądz. Ale młotki nie, znaczy Bigosa nie ma. Czuję, to ja wskoczę do dziury i pojadę na... wrzuć monetę. Ja chcę wrzuć monetę. I pojadę i kupię, co tu jest? Cukier, miód, masło i proszek do pieczenia. Kupię. Nie wiem po co mi, ale kupię. I ja wrócę do domu i pójdę na Starówkę, na plażę, bo ty miałeś mnie na plaży szukać, może tam na mnie czekasz. Zobacz na ten, na czat.
Szczęścia chodzą parami. Z deszczu można wpaść pod rynnę. Wszystko co dobre szybko się kończy. Twoja przyszłość jest niepewna, ale nie wygląda dobrze. Może lepiej dać sobie z tym spokój, dopóki jest czas. Ej, tutaj oni mi sugerują, że nie powinnam cię szukać, ale ja cię znajdę. Szukaj. Znajdę cię, za wszelką cenę cię znajdę. Dobranoc tym, co idą. Dobranoc. Młotka na pewno wprowadziła mi kosa. Co ja mam niosę w ręce? Narkotyki. No przynajmniej jak ci nie znajdę, to sobie poćpam wieczorem. Ale ej, żebyś się chociaż trochę kryła, nie? Nie, dłoń wyciągnięta, no, patrzcie, mam narkotyki. Co mi sprzedaje? Też jakieś narkotyki. Ciekawe. Od cygana, to pewnie gruz kupuje. Bigos, kiedy ja się stałam tak strasznie hamowata? Powiedz ty mi. Ale my nie możemy cię do mnie wprowadzić, bo twoje nagrobki znikniemy wtedy. No to zrobimy nowe. No dobrze. Przemówiłeś do mnie, że tak powiem. Przekonałeś mnie. O, teraz baterie do wibratora. O, poszło, poszło, no. I znowu. Pewnie skądś ukradł. Patrz, ile ja mam w ogóle hajsu. To na pewno pójdzie na... Pójdzie na YouTube. Krzyczam, że jest Bigos. Gdzie? Gdzie? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie, wkręcają, na pewno ci tu nie ma. Szukałam cię już w każdym mieście. Nie ma. Nie mam, co kłamczycie? Oh. Ja już się napaliłam. O. Oh. Jest Aurora, jest Miron. Czekaj, pozdrów. Siema, Miron. Co ty tu robisz? Oparcie. Jaką ma bródkę? No, ty nawet patrz podobny do siebie. Też ma taką bródkę? Też ma taką bródkę. Naprawdę? Sama muszczyka. Okej. Okay. Czy w Sims 1 nie... można robić pary homoseksualne? Można. Można. Ważniejsze zakupy od Mirona, jak w życiu, słuchaj. No właśnie mówię. Młotka zamiast przywitać się z Mironem, to zakup. No ale nie widzisz, jakieś tam bagietki kupuje, czy on sobie taki proszek do pieczenia kupuje, no. I widzisz, i bije mi brawo, że super wybrałam. Że umiem w zakupy. Piszę, że byłem jednak. Gdzie? A nie było kosika. Ja mam różowe włosy. Byłoby mnie widać. Na 3 kilometry byłoby widać Bigosika. Co? Nie ma. Młotka idzie tego Mirona przywitaj, zanim sobie pójdzie. Aha. I poszedł. Ale przynajmniej kupiła proszek do pieczenia, no. No, och well. No dobra, to ja w takim razie, może nie ci z tym laposem pomylili, co tutaj chodzi z takim czymś na ryju fioletowym. Boże. Dobra, to ja miałam iść na plażę, bo na plaży wszystko się może zdarzyć. Idziemy. Do domu. I ty na pewno będziesz na plaży i będzie romantycznie. W każdej części można robić pary homo, bo ten co ustalał relacje w Simsach sam był w sensie ten co robił interakcje. Tak, osoba odpowiadająca za jakby związki i tak dalej nie przewidziała jakby we wczesnej fazie tego, że trzeba by jednak to rozdzielić. Czemu trzeba by? Bardzo dobrze, że tego nie przewidziała. Nie, ale było w planie, że to rozdzielić, no bo jeszcze w tych czasach tak wiesz, nie? I, mm-hmm. Ale jak to zobaczył i że był sam homo, to zostawił. A jadę na plażę cię szukać. A reszta miała wywalone. Nie bardzo dobrze, i tak być powinno. Na pewno nie wprowadziliście Bigosa sprawdź, no. Na 100%. Ale w ogóle poczekaj, ja bogata jestem. Ja nie wiem, jak ja to gram, że jak ja gram sobą, to wszystko super, a jak gram Bigosem, to... Gdzie ta plaża? Lula! Ej, plaża nie jest na tej! A do góry nie możesz ten zmienić? A nie, bo to są tylko ten. No to przez... restauracji. Z dzielnica gotycka i jest targ czegoś tam. A plaża jest tam na randce w centrum. No trudno, no to potem pojedziemy na ten. To gdzie jedziemy? Chodźmy do dzielnicy gotyckiej. Dobra. No, na plaży słońce smaży.
Ja teraz w piżamie przyszłam. Najlepiej. No i ćwiry przyszły. Są ćwiry, są nagrobki. Jest gościu z saksofonem. Urzędniczka nawet jest, ale Bigosa nie ma. Ej, ja myślę, że, ej, Boże młotki, Bigosa nie ma. A może do góry jestem? Poszukam cię. Nie, do góry są kible. O, bilardzik. Bilardzik. No widzisz? I to jest takie miejsce, gdzie ten bilardzik jest taki odosobniony, że moglibyśmy ten tego na stole od bilardu. Ale nie! Nie ma cię! Bo po co masz przyjechać tam, gdzie cię szukam? Masz takie ten, takie marzenie ze mną? Na tak, stole tak, tak. Przyszał wiz z wielkim knotem. Patrz, jest ta pani z ładnym kapeluszem. Jest ta pani z ładnym kapeluszem, a ja już posikałam się ze szczęścia. To zamów taksówkę i jedziemy do domu. Posikałam się ze szczęścia. I jedziemy na plażę. Może Bigos siedzi... Czekaj, bo Miron mnie podrywa. Przywitaj Mirona. Gdzie jest Miron? Co Miron cię podrywa? No właśnie nie wiem, co mnie podrywa, ale idzie do mnie, więc chociaż... O, trolejbus był pierwszy, tak mi przykro. O, no, no, na każdej... Nara, Miron. On się na każdej parceli pojawia, nie? Ale nie można cię pokapać. Dobra, to czekaj, to gdzie to miał być? Wezwij taksówkę nie na starówkę, nie show business, tylko do miasta. Jeszcze pisią muszę zapłacić. Jak cię nie będzie na tej plaży, to przysięgam, że cię ma znajdę. Dobra, się pyta, czy na pewno wprowadziłaś młotkę. Dobranoc, Harley King. Czyli nie kałsztanowy deptak, tylko plaża SimCity.